Siema wszystkim, z tej strony Kero 4. Witam was w 25 dniu naszego eventu od 15 do 15. Jesteśmy świeżo po przesłuchaniu tak naprawdę epki Koro i mam nadzieję, że taki sposób odsłuchu albumu wam się spodoba, bo teraz przejdziemy właśnie na ten sposób. No a z tej racji, że widzicie mnie, więc się pewnie domyślacie, że dzisiaj jest moja propozycja, a konkretnie ja dzisiaj do odsłuchu wybrałem utwór Kartki, muzyka końca lata. Przejdźmy do opisu, bo opis jest oczywiście krótki. Muzyka końca lata, świata. Ok, 2022. Produkcją zajmował się Zachejak, Leśny, vis-a-vis jest odpowiedzialny Sobanka, fotografia, ok. Za edycję odpowiedzialny Im Niki, mixem, masteringiem zajmował się Nervous. A utwór jest oczywiście wypuszczany w labelu Outside. I zobaczmy. Utwór wyszedł dokładnie 21 sierpnia 2022 roku i na ten moment zgarnął 300 tysięcy wyświetleń. Więc zobaczymy, jak to konkretnie będzie lecieć. Wy się nie bójcie, tylko tutaj sprawdzałem, czy na pewno słuchawki działają. I co? Lecimy za odsłuch. Pierwszy raz słucham tej nutki, tak jak wam obiecuję. Mi jest bardzo ciężko powstrzymywać się od słuchu moich ulubionych raperów, ale obiecałem. Będą to odsłuchy z wami, więc po prostu pierwsze odsłuchy są teraz dokładnie. No i teraz po prostu po raz pierwszy odsłuchamy Kartki, muzyka końca lata. Zobaczymy, czy nam się spodoba. Się najebałem znowu wczoraj w nocy. O, taki follow-upik już. Się najebałem kurwa wczoraj w nocy. Malibu z mlekiem, wódka i pornosy. Mam nadzieję, że to kojarzycie, bo to jest dokładnie z Hot 16 Challenge 2. Kartkiego oczywiście. A kiedy krzyczę, nie słyszy nikt. Znowu Malibu, woda i pornosy. O. A ona słodko za ścianą śni. Okej, to jest akurat dodane. Zimnej rosy. Obok zniesione helemy w krwi. W kubku pogawie papierosy. W szklance po soku mieszanka pił. Tak se zapierdalają losy. Na cztery głosy, a każdy ci. Chciałbym się... No widzę, że to jest takie... Chociaż nie mogę tego uznać, że to jest tak jak w Hot 16 Challenge, bo nie chodzi mi o treść, ale chodzi mi to akurat o barwę głosu, czy po prostu nastawienie. Tam leciał trochę inaczej, tam leciał o wiele wolniej, a tutaj jest tak jakby trochę przyspieszona wersja, więc nie wiem, czy Kartki po prostu tutaj nawiązuje, że do wydarzeń, które były wtedy, że się pokrywają z tymi teraz, czy po prostu to jest po prostu taki, wiecie, follow-upik do jego starych numerów, bo Kartki już to wielokrotnie brał i powtarzał. Zobaczymy, no może to jest taki wstępniak przed utworem, nie? Się wydostać z jej głowy, gdy ona w mojej spokojnie śpi. Codziennie czuję się jak nowy. Za dużo smutku każdego mdli. Jakbym nie umiał się ogarnąć. A mam trzy dychy, nie wierzę w nic. I miałem... Okej, czyli wiemy, ile Kartki już ma lat. Okej, no to już trochę inaczej nawija, takim szybkim tempie. Powiem wam szczerze, mam nadzieję, że nie będzie taki cały utwór, że to jest tylko ten wstępniak. Bo ja bym nie chciał, żeby takie 5 minut było po prostu, no troszkę dialogu, nie oszukujmy się, bo mówi w dość szybkim tempie, czyli można uznać, że to jest po prostu dialog jego. Chociaż, no, dodaje warstwę muzyczną, zarówno tam słyszymy, jak gra w tle po prostu beat, taki fajny, klimatyczny. No i tutaj te jego słowa po prostu nie są tak typowo mówione, ale też trochę tak jakby śpiewane, rapowane. Bardziej by powiedział, że rapowane. Brata tak jak w Fargo i opowiadał, że nie chce żyć. Umówiliśmy się pod Rialto. Chciałem pokazać, że jestem z nim. Słyszałem dźwięk karetki, światło. Okej. Okay. Szalone ćmy. I chciałem tylko być jak one. I wierzyć, że to nie koniec gry. Nie dotarł do mnie wtedy nigdy. Okej, okay, bit się rozkręca, czyli po prostu będziemy teraz się wprowadzać utwór. Tam chyba było nawiązanie do tego, że ktoś naprawdę bardzo bliski Kartkiemu po prostu, no... popełnił samobójstwo, nie jest powiedziane w jaki sposób. Wiemy tylko, że niby rozmawiali, potem usłyszał jakby dźwięk karetki. Nie wiem, czy zmierzając do niego, czy nie. Aż sobie cofnę. Pod Rialto. Chciałem pokazać, że jestem z nim. Słyszałem dźwięk karetki, światło. Tak rozproszone, szalone ćmy. Okej, to nie jest zbyt dużo wyjaśnione. Po prostu usłyszał dźwięk karetki, światło. Mam tylko być jak one. I wierzyć, że to nie koniec gry. Nie dotarł do mnie wtedy nigdy. Chyba siedziałem tą całą noc. Składałem ręce do modlitwy. Potem krzyczałem, że nie bardzo... To z tym przyjacielu... Wydaje mi się, że może być trochę nawiązaniem z numeru Księga Jesiennych Demonów. Tam mój przyjacielu z tamtych lat.
Wiecie, o co chodzi, nie? A jak nie, to wkleję wam teraz, bo niestety, ale tytułu nie pamiętam. Dawno Kartkiego nie słuchałem. I akurat ten numer w sumie staram się nie słuchać, bo wydarzyło się coś dla mnie bardzo strasznego, no bardzo smutnego, co jest nawiązaniem troszkę w tej piosence, więc wiecie co, ale ja nie chcę się wybijać na czyjejś tragedii, ale po prostu no straciłem też kumpla. Wydaje mi się, że taki komentarz wystarczy. No już teraz jest takie bardziej śpiewane, trochę zwolnione tempo Kartkiego, jego typowe pod, tak naprawdę pod utwory po prostu trochę zwolnił, już nie ma takiej nawijki. No i widać, że już zaczyna po prostu ta piosenka coraz bardziej się brać i rozkręcać. 100 razy wyparłem się diabła, a po kryjomu rozmawiam z nim. Nie pytaj mnie, co wtedy zjadła. Była szalona, dom jak zły. Nawiązanie chyba do tych wydarzeń, które się tam działy u niego w chacie. To jeszcze z domu na skraju niczego wtedy. No, sami wiecie, jaki był filmik, gdzie po prostu była partnerka Kartkiego. Wiecie, co robi. Nie ma, nie chcę tej nawiązywać tak mocno, ale ja lubię po prostu dość dogłębnie analizować utwory, więc często mogę zatrzymywać, jeżeli wiem coś. Ewentualnie jak czegoś nie wiem, też mogę powiedzieć, ale wy wtedy uzupełnicie brak mojej wiedzy, bo wy jesteście zajebiści i wiem, że mam tutaj naprawdę bardzo dużo po prostu słuchaczy Kartkiego na kanale, nie? Którzy faktycznie słuchają jego utwory, analizują i w razie braku mojej wiedzy po prostu mi napiszą w komentarzu. Mam być jak przywódca. No, to jest kurde. Kurde, chciałbym na przykład tak potrafić, że wyrazić swoje emocje wprost, po prostu na kartce napisać, spisać i to zaśpiewać, ale nie wiem, czy ja mam wystarczającą taką warstwę wokalną, czy mój głos by się nadawał, ale chciałbym kiedyś wypuścić numery podobne do Kartkiego, też trochę o nawiązań do miłości, o jakichś nieszczęśliwych po prostu zdarzeniach i o jakichś wątkach, które chciałbym po prostu, żeby się spełniło, ale po prostu nie są realne. Więc wyrażanie siebie przez muzykę jest czymś naprawdę niesamowitym, większość artystów to naprawdę robi, ale no pamiętajcie jedno, bycie człowiekiem to jedno, a bycie artystą to drugie. Ja wiem, że tam było grubo, jeżeli chodzi o Kartkiego, jakieś tam stare afery, ale ja patrzę na Kartkiego pod względem wokalisty, a nie człowieka i to, że on jest chujowym człowiekiem to jedno, ale to, że tworzy naprawdę zajebistą muzykę to drugie. I ja się opieram po prostu na tym drugim punkcie i ja po prostu uwielbiam piosenki Kartkiego, bo bardzo uderzają mój stan, bo przeżywam często podobne po prostu stany emocjonalne, nie? Jeżeli chodzi o stratę czegoś, czy na przykład niespełnienie miłosne i no bardzo mnie uspokajają te piosenki. Dlatego no Kartki jest jednym z moich ulubionych tak naprawdę wokalistów, ale nie odbieram mu po prostu talentu wokalnego, no bo gość kurwa robi niesamowitą robotę i musicie mi to przyznać po prostu w komentarzach. Ja się zastanawiam, czy się nie pochłuszę na drzewie. Patrzę w lustro, Kuba walczy o ciebie, a nic nie czuję. Tylko pretensje do siebie. Tylko pretensje do siebie. Nie wiem, ja podziwiam osoby, które potrafią zamknąć uczucia. Jest ich naprawdę mnóstwo, których ja znam. Ja kurwa nie potrafię. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale ja osobiście, jeżeli coś mnie wkurwi, to ja wolę to powiedzieć wprost. Nie lubię się bawić na zasadzie, że będę ukrywał emocje, nic mnie to nie obchodzi, mam na to wyjebane. Kurwa, po to żyję, po to chcę żyć, żeby po prostu wyrażać swoje uczucia i mówić wprost, co myślę. Kiedyś niestety, na pewno w końcu za to kurwa w mordę dostanę. Ale no nie byłbym sobą, jakbym miał po prostu zlewać te emocje. Wystarczająco, że już na przełomie podstawówki do zakończenia tak naprawdę technikum
byłem taki odosobniony, nie lubiłem po prostu przebywać w większej grupie ludzi. Teraz osobiście też się boję grupy ludzi, których nie znam, ale jestem o wiele teraz bardziej otwarty w gronie znajomych czy coś i po prostu dołączam do rozmowy, a nie jestem tylko biernym słuchaczem, a dużo osób tak ma i wiem, że to już trochę podpada pod depresję, czy tam pod leczenie psychiatryczne, czy tam terapię, wiecie o co chodzi, bo kurwa, no ja byłem strasznie ukrytą osobą i nie powiem, że ciężko by mi było otworzyć, ale powiem wam, że jak już się w końcu otworzyłem, to zacząłem naprawdę same sukcesy odnosić i zarówno w robocie, jak i w życiu, bo nie bałem się powiedzieć tak naprawdę, co myślę. Starałem się po prostu otwierać na ludzi i faktycznie to wyszło. A jest to trudne, bo sam przez to przechodziłem i troszkę mogę teraz mieć winę do siebie, bo otworzyłem się na ludzi, ale też kurwa trochę za bardzo i też to teraz zaczyna mi doskwierać i uważam, że fajnie by było się zamknąć na jakiś czas, ale tego nie potrafię. To był bardzo długi monolog i mówiłem, dla mnie po prostu nutki są po to, żeby też was, żebyście wy też mnie poznali, dlatego tak długo po prostu czasami pierdolę, zatrzymując utwór, ale jeżeli są jakieś takie klimaty w utworze, które po prostu uderzają we mnie, to wolę bardzo mocno wyjaśnić, żebyście po prostu wiedzieli, że kurwa, nie jestem robotem. Kurwa, nikt nie jest robotem. Tylko strach i pretensje do siebie. Kupa. To ten utwór trochę mi przypomina, tak jak to było zresztą utwór Filipek z Nelą, Sinusoida. Tam też bardzo dużo zatrzymywałem i bardzo Filipek trafiał w takie punkty, które mnie dotyczyły. I tutaj kartki też, kurwa, tak dość mocno siebie punktuje i otwiera się po raz kolejny przed nami. Dla mnie to jest zajebiste. Będę walczył o ciebie. A kiedy masz już dosyć wszystkich ich i świata, słuchasz tylko słodnej muzyki końca lata i nie chcesz pamiętać. Końca lata nie zostało wiele dni. Ona śpi, a dłonie we krwi. Musisz być twardy jak wstrzykł. Też byłem sam bez ludzi do moich plików. Młoda, musisz być mądra i zdrowa. Hajs zarobimy. Fajnie, bo tu nas trochę pouczę teraz. Po prostu kartki kieruje do nas tak naprawdę te słowa. Trochę nas po prostu podbudowując na duchu. I wiecie co, cofnę jeszcze raz, bo tu bardzo jest dużo nawiązań. Znaczy nawiązań, no po prostu teraz kartki zwraca się bezpośrednio do nas, żebyśmy go słuchali, żebyśmy się nie poddawali. Dopiero co tak naprawdę zaczynę, dlatego też nie mam co mówić, ale przewiduję, że to będzie takie trochę propsy w naszą stronę, że dziękuję, że po prostu jesteśmy z nim i że po prostu żeśmy się nie poddawali i po prostu walczyli o swoje. Sam bez ludzi do moich plików, młoda, musisz być mądra i zdrowa. Hajs zarobimy, ale godności szkoda. Słuchu, olej ten cyrk na Facebooku, na Instagramie i w nocy z tacą odpuchu. Musisz ostudzić emocje co do jej ruchu. Nie minie chwila, się obudzisz na bruku. Dzięki, nie wejdę na porno scenki. Uratuj psychę, lepiej pierdol kamerki. Piękni, 20-letni bezczelni. Przebite oczy i roztrzęsione szczęki. Ktoś namówił na jednego tabletki, ona skakała, on chciał skończyć swoje życie na pętli. Kto się ogarnie, no to wygra na wieki, jak to ostatni już na zawsze trauma, alkohol i leki. Kto pierwszy skumuje, jak smakuje szaleństwo, ma chwilę między lotem w dół, chociaż zobaczyć zwycięstwo. Popłynęliśmy, było niebo i piekło, ale z żalami nam pół życia przez depresję przeciekło. Z przyjaciółmi, którzy byli gdy ciepło, a kiedy przyszła zima, wszystko co tam żyło, to zdechło. A miało być tak na pewno, kurwa, a miało być tak na pewno. Bywaj, ja chyba się będę zmywał, jeszcze tylko się podpiszę jak skryba. Dzięki za wszystkie lata tej męki. Ręce do góry, dobre słowa, koncerty, nara. Prawie nie czuję ciała. Widzisz, po latach kurwo wyszło jak chciałaś. Nara. Okej, czyli kartki to mówi wprost, że po prostu to co miał po prostu w tym swoim związku go po prostu już wewnętrznie zabiło, nie? Mam nadzieję, że to nie oznacza, że kartki rzuca muzykę, tylko że po prostu no na troszkę robi sobie przerwę, bo tak po prostu bym odebrał te ostatnie, tak jakby słowa w tej nutce, nie? To takie jest trochę kierowanie, że
No kurwa, zabiły go te uczucia i troszkę sobie musi zrobić przerwy, ma nadzieję, bo tu też mocne jest takie nawiązanie, że może całkowicie zrezygnować z muzyki, bo ma same problemy. I jeszcze jedno. Sorry, myślałem, że będzie nas propsował, ale jednak kurwa nie. Ja nie czuję ciała. Widzisz, pola tak kurwa wyszło jak chciałeś. A kiedy masz już dosyć wszystkich ich i świata, słuchasz tylko smutnej muzyki końca lata. Teraz lata. Muzyki końca świata. Do końca lata nie zostało wiele dni. Ona śpi, a dłonie we krwi. Kurwa. Leśny, coś ty znowu odjebał, kurwa. Piękny po prostu bicior. Ach, weź, a ja nie wiem, jak ciebie można zatrzymać. Ogólnie utwór, no co ja wam mogę powiedzieć, utwór jest klimatyczny, ja się dość dużo nagadałem tak naprawdę w tym utworze, wiecie wszystko co ja myślę, fajny utworek do posłuchania, ktoś to ma naprawdę ciężko oczywiście, mocno się po prostu wczuje ten klimat, bardzo mu się ten utwór spodoba. I co, ja wam bardzo dziękuję za reakcję, mam nadzieję, że wam się reakcja podobała. Koniec 25 dnia, tak naprawdę nam chyba jeszcze zostało 6 dni do 15, więc zostało nam 6 dni do 15, więc event skończy się na 31 dniu i potem będzie jeszcze odcinek informacyjny, więc oglądajcie. Ja chcę wam tylko przypomnieć, że jeżeli chcecie, aby ta piosenka trafiła do większej ilości po prostu widzów, z moim oczywiście komentarzem, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co wy osobiście myślicie. I naprawdę bardzo by było fajnie, jakbyście zostawili tego suba, bo ja chcę po prostu wbić te 500 subów, tak? I mamy być coraz bliżej 1000, mamy dążyć do tego celu i cel na ten rok po prostu jest 500. A wiem, że jeżeli wy się wszyscy skupicie, to dacie na stówę radę. Jeżeli klikniecie w ten magiczny, po prostu czerwony przycisk. No. Dziękuję wam jeszcze raz za reakcję. Mówię, mam nadzieję, że wam się reakcja spodobała. Do zobaczenia jutro. Nara. Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat. Ludzie wybijają mi rytm serca. Młodość palony Josh i potrzaskana butelka. Nikt nie pokazał nam drogi, dlatego zostaje skręcać. I niech lecą w naszą stronę kule bólu, tak jak paintball, albo podziurawią tułów, albo odbita piłeczka.